Myślę, że każdy, kto spotkał Ojca Świętego tak bardzo bezpośrednio, ma chyba taki kłopot, że trudno jest to zamknąć w słowach. Ja mam takie poczucie, że mówienie o tym, zamykanie tego w jakichś słowach tak troszeczkę, nie wiem, spłaszcza to całe spotkanie, bo ja wiem, że tego i tak się nie da oddać. Pewnie wrażeń jest bardzo dużo i z samym wyjazdem, bo po Dniu Papieskim, kiedy tutaj zaprosiliśmy w Bydgoszczy mieszkańców naszego miasta, by przynosili swoje zdjęcia, naklejaliśmy je na taką wielką rzekę Brdę. To była też taka nasza odpowiedź, no papież do Bydgoszczy nie przypłynął, to my przypłyniemy do papieża, taką rzeką symboliczną. Bardzo dużo tych zdjęć się pojawiło na tej rzece. No i postanowiliśmy ją zawieźć Ojcu Świętemu, żeby on tą rzekę naszą zobaczył. Wyglądało to prześmiesznie, kiedy do tronu papieskiego szliśmy z takim wielkim niebieskim materiałem ze zdjęciami. No i sama ta konieczność, że po prostu trzeba tam pojechać, trzeba w tym uczestniczyć. Dla mnie to była też niesamowita niespodzianka, że ja mogę tam pojechać. To się pojawiło dosyć późno, bo była pielgrzymka diecezjalna, dziękczynna za powstanie diecezji bydgoskiej, ogłoszona wiele wcześniej, na którą ja nie miałam możliwości się zapisać, i potem się pojawiła taka możliwość od jednego tutaj z dobroczyńców naszych, że funduje 2 bilety lotnicze w jedną i w drugą stronę, i po prostu z księdzem Krzysztofem polecieliśmy i wróciliśmy, i mieliśmy okazję być właśnie na tej kulminacji pielgrzymki, czyli na spotkaniu z papieżem. No, sama możliwość uczestniczenia w tej pielgrzymce to wielkie wydarzenie, bo to chyba dopiero tam na miejscu dociera do człowieka wielkość tych wydarzeń, w których się uczestniczy, że jest nowa diecezja, że tą diecezję powołał nasz papież i że my w tej diecezji mieszkamy, że możemy tam do Watykanu pojechać mu podziękować. Ja wiem, że tyle, co ja pamiętam gdzieś wcześniej, samo tam podchodzenie do papieża, jakiś taki spokój, i chyba do końca do człowieka nie dociera, co się dzieje, dopiero po jakimś czasie, że to takie... Myślę, że człowiek w takich sytuacjach chyba ma tak wyłączone pewne jakieś receptory, żeby nie oszaleć z radości i szczęścia. Ja wiem, że ja niewiele pamiętam z samej tej sytuacji. Wiem, że ksiądz Krzysztof coś mówił, że to album, coś tutaj, ja też coś powiedziałam, ale ja szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie co. Jedyne, co najbardziej dla mnie takie jest istotne, co mi utkwiło najbardziej gdzieś tam w sercu i w pamięci, to jest takie pogłaskanie Ojca Świętego po głowie. Dlaczego on to zrobił? Ja nie mam pojęcia. Bo ja miałam takie wrażenie, że jakoś tak nieskładnie mi to wszystko tam idzie. Ja miałam w głowie zupełnie inne słowa i zupełnie inne się chyba tam powiedziały. Ja do końca właśnie nie pamiętam. Ale ta dłoń papieża taka... To jest chyba niesamowite wrażenie. Taka silna, mocna, a jednocześnie dłoń takiego już staruszka, który już samodzielnie nie może się za bardzo poruszać, który jest jakoś tym cierpieniem mocno dotknięty. Ale no, ogromna siła tej dłoni. Taka dłoń ojca, który ma jeszcze moc, jeszcze taką ogromną siłę. No i potem już my poszliśmy dalej, pokierowani przez te służby watykańskie, musieliśmy wychodzić, i dopiero po jakimś czasie, kiedy my jeszcze mieliśmy możliwość zostania w Rzymie, pielgrzymka już jechała dalej autokarami, myśmy mieli jeszcze 1,5 dnia bodajże, czekając na samolot powrotny. Mieliśmy możliwość zostania w Rzymie, dopiero to później gdzieś tam do mnie mocno docierało, co się tak naprawdę stało. To spotkanie z Ojcem Świętym dla mnie jest ciągle takim bardzo ważnym spotkaniem. Jakby niewiele słów tam padło bezpośrednio do mnie, ale chyba ten gest jest dla mnie taki ważny, ojcowski. Taki, że po prostu papież gdzieś tam w takim pogłaskaniu po głowie jest. I to jest chyba takie najważniejsze. To jest takie moje najbardziej osobiste spotkanie z nim.